Witajcie kochani na kanale ZeptoBox. Dziś taka oto nieporadna przesyłeczka z firmy OneMeter. Jest to urządzonko do monitorowania zużycia energii i produkcji chyba. Rozpakujmy i zobaczymy. I naszym oczom okazuje się takie pudełeczko OneMeter. I no coś ostrości nie chce nam ustawić. O właśnie. OneMeter Beacon to urządzenie, które w prosty sposób pomoże Twojej firmie zyskać kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej, odczytując dane licznikowe. Na bieżąco urządzenie komunikuje się poprzez Twój smartfon z chmurą. Za pośrednictwem aplikacji OneMeter i poprzez stronę cloud.onemeter.com uzyskuje aktualne informacje o kosztach i parametrach zużycia energii elektrycznej z możliwością generowania zdefiniowanych raportów. Aby uzyskać więcej informacji o OneMeter Beacon, wejdź na stronę onemeter.com. Dla prawidłowego działania urządzenia jest tam niezbędny Android. Urządzenie jest zasilane baterią. No okej. Tu mamy numer seryjny urządzenia i rozpakowujemy. Tutaj jedną rzecz, którą można zauważyć, to jest to, że tu jest na pudełku doklejona plakietka Home. Opisane było wcześniej o firmie, dlatego że no, urządzenia zostały już wyprodukowane, zapakowane pewno. OneMeter for Business. Oczywiście ja wziąłem wersję dla domu. Pobierz aplikację OneMeter ze sklepu Play. Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlonymi na ekranie aplikacji. Poleć nas dalej. No oczywiście, że polecę, jeżeli urządzenie będzie spełniało swoje funkcje. Urządzenie jest malutkie. Tu ma optotranzystor i pewną jakąś diodę do komunikacji. Tak, widać wszystkie. No już nawet migocze. Czyli jest bateria założona. Coś tu jest więcej, nic więcej nie ma. Więc instalujemy aplikację. Instalujemy. Aha, i trzeba się zalogować. Wybierz konto. Tak, czyli to stale świeci na zielono, no tutaj widać migotanie, bo to jest 60 Hz, ale tak faktycznie się świeci światłem ciągłym, ludzkie oko widzi. A jest pewno po to, żeby oszczędzać. Coś długo szuka, jeszcze się okaże, że chodzi o Bluetooth. No ale Bluetooth jest włączony, dobra. Okazało się, kochani, że niestety na tym urządzeniu w ogóle nie znajdował. Natomiast tutaj oczywiście bez problemu. Ten pasek postępu, który tutaj był widoczny. Zaraz zobaczymy. Bo
pokażę Wam to jeszcze raz. Tutaj, kiedy klikamy na dalej, w tym momencie na tym telefonie ładnie poszedł pasek postępu. Tutaj ten pasek postępu się nie posuwa, więc podejrzewam, że tak jak pisało, że jest to niekompatybilny ten tablet, może tak być. Nie jest jakiś nowy, ale nie jest też stary tablet, no ale... Ale jak widać, akurat już jeden taki problem znaleźliśmy, ale nie jest nie do rozwiązania. W każdym razie teraz tutaj każe zamontować na liczniku, więc musimy przejść na zewnątrz. Dobra, więc jesteśmy przy liczniku. Tutaj każe nam to założyć, więc zakładam. I robimy OK. Dwa konfiguracja, nie odchodź od licznika. Dobra. Tutaj znowu przy tym procesie nie zaczął iść ten pasek postępu, więc przerwałem ten proces i ponowiłem. W tym momencie prawdopodobnie będzie już OK. Widać, że jakaś komunikacja tu idzie. No, na tej kamerze jakby to miganie kontrolki się zgadza z tym, co w rzeczywistości widzę. Coś cały czas transmituje tutaj. Tu tabeleczka się przesuwa. Sukces. Dobra. Zdjęcie urządzenia. No, zdjęcie i nazwa oczywiście. No i mamy takie informacje, że ten miesiąc użyłem 8867 kWh, zeszły 0. Prawdopodobnie nie odczytało jakieś inne dane. Będzie działać około 17 miesięcy. Energia oddana. To się zgadza, czyli to nie jest, że ten miesiąc, tylko słuchajcie, to zrobił odczyt po prostu licznik aktualnego stanu, widzę. Nie tego miesiąca, tylko aktualnego stanu. No, czyli takie informacje tutaj się wyświetlają. Takie informacje tutaj mamy, czyli ten miesiąc to zużycie jest nieaktualne. Po prostu odczytało się to, co było na... na liczniku w ogóle. OK, i tyle. Będziemy testować urządzenie. Po drugim odczycie jest już OK. Nie wypisuje dziwnych informacji. Natomiast ja wiem, że z tego licznika można wyciągnąć więcej informacji. To znaczy, mimo że odczyt robię powiedzmy co 15 minut, to tak czy inaczej
nawet nie robienie tych odczytów, powinno i tak szczytać z licznika te dane, bo ja wiem, że ten licznik zapamiętuje co najmniej pół roku wstecz, co 15 minut wszystkie odczyty. Więc fajnie by było, gdyby ten One Meter wykorzystywał tą funkcję liczników i zwyczajnie to odczytywał. Nie teraz chwilowe, to co jest w tym momencie, tylko co 15 minut sprzed pół roku. Byśmy mieli wszystkie dane już odczytane i już byśmy mogli analizować. A tak na razie zbieramy te dane. Jeszcze raz odczytam, minęło kolejne 15 minut, to odczytam. Czyli razem będę miał już 3 odczyty. Teraz mam 0,13 kWh. Jestem w domu, więc tutaj mam blisko licznik. Mogę to bez problemu uruchomić i powinno się stąd odczytać. Licznik jest zaraz za tą ścianą, którą widać w tle. Połączono i pobieranie danych, tak? Czyli działa. Będziemy już mieli 3 odczyty. OK. 0,13 kWh się nie zmieniło. No tak, nie zmieniło się. Może za jakiś czas się odświeży. No właśnie, jak kończyłem to mówić, to się odświeżyło 0,18 kWh. Na PFO monitor. Tutaj monitoruję całe zużycie, czyli jakby pomijając produkcję, czyli razem z tym, co wyprodukuję, więc jest w tym czasie, powiedzmy, jest 9,2 a 8,8, czyli licznik już pokazuje oczywiście to, co jest na wyjściu, tak, a tutaj mamy sumarycznie. Witajcie. Dziś kolejny raz odczytuję już OneMetera i to, co zauważyłem, aplikacja musi być zalogowana prawidłowo, żeby robić odczyt z licznika. Wtedy się to dzieje najbardziej prawidłowo. Jeżeli natomiast nie mamy zasięgu Wi-Fi plus zasięgu licznika, dzieją się dziwne rzeczy, nie chcę się popierać. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. Dwa dni temu ostatnio robiłem odczyt i robię następny raz. Ogólnie OneMeter robi to, do czego został stworzony, czyli do pokazywania kosztów. I te koszty pokazuje. Niestety. O, jest połączo. Już myślałem, że nie pójdzie. Także jest ostatni odczyt i pobieranie danych archiwalnych, czyli co 15 minut ten OneMeter szczytuje. I to jest fajne, czyli co 15 minut mamy informację. Ja wiem, że w pamięci tego licznika właśnie to w sumie by było automatycznie. Ale jak już rozmawiałem z OneMeterem, z przedstawicielem OneMeter, to właśnie są problemy z uzyskaniem protokołów komunikacji. Ja znam ten problem. Próbowałem właśnie też uzyskać protokoły komunikacji od pewnych producentów i się to, co przesłali, to po prostu to, co można samemu wywnioskować. No, także pobieranie danych i szczytuję w interwałach 15-minutowych. Oczywiście fajniej by było, jakby można było ten czas sobie ustawiać samemu, żeby było na przykład częściej, raz na 5 minut, bo tak jak na PFO monitor, to ja mam informację raz na minutę. Jest to wystarczające. Raz na 15 minut tutaj mówię, że to jest wystarczające. Natomiast przy produkcji z fotowoltaiki może być te dane troszkę rozjechane w ciągu 15 minut. Niemniej jednak no, na pewno koszty są tutaj jakieś porównywalne. I tutaj widać, że się zawiesiło ściąganie danych.
więc jest z tym na pewno problem. Mimo że za ścianą jest praktycznie ten licznik, ale czyli mamy odległość 1 metra w sumie, no może półtora. 1,5 metra od licznika jesteśmy. I podejrzewam, że już to nie przejdzie. Jeżeli te 90% doszło, to już nie przejdzie. Spróbujemy teraz zanulować i jeszcze raz, bo czasami to pomaga, albo też nie pomaga, czyli dzieje się gorzej zdecydowanie. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Łączenie. I tu już widzę, że dzisiaj akurat długo trwa. Coś długo trwa na pewno. Nieraz to jest zdecydowanie szybciej, nieraz jest wolniej. Nie wiem, czy to wynika z problemów właśnie z tym, że to jest jednak za ścianą. Jak pójdę znowu na zewnątrz, to nie mam internetu. Jak nie ma internetu, to te odczyty też prawidłowo nie idą. Więc trzeba mieć i internet, i licznik jednocześnie. No niestety, ja tutaj, jak widzicie, zasięg sieci jest 2 kreseczki, więc dlatego w tym miejscu mam taki nieszczęśliwy akurat dla mnie osobiście. No i widzę, że już nie pójdzie. Nie pójdzie. Także ten ostatni odczyt jest 2 dni temu. Ja wam to pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj są wykresy. Czyli mamy... Mamy tutaj 147 kWh, 36,50. Już widzę, że coś odczytało z dzisiaj. Tak, no czyli pobrało już, tylko coś się nie zakończyło prawidłowo. Tu można przeglądać sobie odczyty. 17,45 się wszystko zgadza, czyli odczytało. Widzicie, a tam do 90% doszło i niby nie poszło. I są te odczyty co 15 minut. Fajnie by było, żeby jeszcze w każdy odczyt można było sobie kliknąć i te dane zobaczyć, byłoby fajniej. No, ale mimo wszystko, widzicie, mimo że napisało, że nie pobrało, no to tak faktycznie pobrało. I tyle. Także testujemy dalej. No więc mamy tutaj, jaką kwotę zapłacimy. I też możemy sobie zobaczyć energię odnawianą. Z tego, co zdążyłem zauważyć, że te żółte wykresy, to chodzi o to, że dany dzień nie jest pobrany jeszcze do końca. Stąd też te statystyki mogą się zmienić. Mamy to, co wyeksportowaliśmy do sieci i to, co pobieramy. Tak, czyli tutaj, żeby była jasność, zielony. Czyli A+, to jest to, co zużywamy, a A-, czyli to pomarańczowe w tym momencie, to to, co oddajemy do sieci. Tak jak już tutaj widać, można cały miesiąc, no ja wiadomo, ja tu pod koniec miesiąca dopiero to urządzenie mam. Ogólnie, podsumowując to wszystko, urządzenie spełnia swoją rolę, to znaczy monitoruje produkcję i zużycie energii, czyli robi to, co ma robić. Można to obejrzeć z każdego miejsca już po odczycie. Niestety na sam czas odczytu musimy mieć połączenie z internetem plus połączenie z urządzeniem. W moim przypadku jest to akurat utrudnione. Być może programiści to zmienią, jeżeli problem będzie dotyczył większej ilości osób, bo na razie taki problem podejrzewam, że zgłaszam tylko ja. Ale widzę, że w międzyczasie, w tak krótkim czasie, kiedy mam, czyli jest to gdzieś tam końcówka marca, 25 marca, jak widać na wykresach, to już jedna co najmniej była aktualizacja, jak nie dwie nawet tego urządzenia. Więc firmware w tym urządzeniu się aktualizuje też przez tą aplikację. No i tutaj jest też na ile bateria będzie starczać i tak dalej. Jak dla mnie, tak jak powiedziałem, urządzenie robi to, co robi. O, nie mogę teraz wyjść, ale dobra, spróbuję zamknąć. O, właśnie poszło. Więc tu zawsze pokazuję ten ostatni odczyt
I fajnie by było, no to jest tylko takie moje drobna już sugestia, żeby te wszystkie odczyty, 268 odczytów już tutaj miałem, to te wszystkie odczyty fajnie by było jakby były możliwe do obejrzenia, czyli pokaż odczyty i wchodzimy w każdy odczyt i tutaj powinno być właśnie to, co on odczyta. To by było w ogóle super. Eksport widziałem, że tutaj gdzieś jest. Tak, eksport jest, tylko mi akurat nie działał na telefonie, ale może na... Więc tutaj na przykład od 1 kwietnia do 6 kwietnia. Pobierz raport. Widzicie, kliknąłem pobierz raport i nie działa. Ale to są takie jeszcze niuansiki. To wszystko idzie zrobić, dorobić. Więc jest ok. No to nie działa, bo być może dlatego, że ja na telefonie. One Meter Cloud można oczywiście otworzyć na stronie internetowej, więc nie trzeba tego robić na smartfonie. Kochani, w tym momencie dogrywam taki kawałeczek. Ja tu sobie przeglądałem i klikałem w te odczyty, próbowałem kliknąć i tu się nic nie otwierało. A co się okazało? Że mimo, że tutaj nie ma suwaka, jak widzicie na dole, dlatego się nie zczaiłem, ale też nie dzwoniłem. Doszedłem do tego przez przypadek, bo przesunąłem palcem po prostu. I zobaczcie, tu jest to, o co mi chodziło. Czyli, że każdy odczyt można sobie obejrzeć, tylko że niestety właśnie na telefonie jakoś to tak bardzo dziwnie działa. Ale na stronie internetowej za to jest zdecydowanie lepiej. To co jest na stronie, to jest po prostu super. Wszystko to, co trzeba, na onemeter.com się logujemy i no i tutaj mamy wszystko i wszystko działa. Eksport też zadziałał, także zaraz wam tutaj pokażę pobrane pliki i zobaczcie, że tutaj też jest data, tak, data, godzina, ilość kilowatogodzin, no według tych wszystkich zasad te wszystkie dane, więc to jest super i jest też zakładka consumption, czyli już chyba policzone po prostu zużycie i to jest zużycie w tych okresach 15-minutowych, ile było zużyte i tak dalej, więc jak dla mnie to no elegancko, także dogrywam to podczas montażu, jak tutaj widzicie, podczas montażu dogrywam ten moment, właśnie się zatrzymałem w tym miejscu i wrzucam to w to miejsce, właśnie to nagranie. No to po raz ostatni nagranie odczytu. No niestety. No, także jak się na coś czeka, to bardzo długo się wydaje, że trwa.
cały czas duża ilość danych jest przesyłana przez sieć Wi-Fi, widzę. Więc to jest właśnie, podejrzewam, z tym problem. Niby sieć Wi-Fi, to mam full zasięg, ale... Ale mimo wszystko, to tak wygląda, jakby z tego licznika od razu ściągały się dane na serwer, z którym łączność jest różna. Nieraz nawet właśnie jak na stronę się wchodzi, to jest trochę kiepsko. Jeszcze powiadomienia przychodzą. Jak to zwykle bywa. Nie wiem, czy poczekamy do końca. Czy znowu się okaże, że jak przerwę ten proces, to te dane mimo wszystko będą odczytane prawidłowo. Tak zrobiłem ostatnio i zadziałało. Ale czekamy. Cały czas tylko widzę właśnie w prawym górnym narożniku, że bardzo dużo danych musi iść, skoro te dwie strzałeczki góra-dół cały czas się świecą. Nie wiem, czy je widzicie przy tym sile mocy sygnału Wi-Fi. Tak jakby nie wiadomo, jakie ilości danych to się przesyłały. Fakt, że nie odczytywałem kilka dni. Dobrych kilka dni. Niemniej jednak no ten odczyt trwa zdecydowanie za długo. Mógłby być jakiś timeout odpowiedzi albo serwera, albo albo urządzonka OneMeter. Ogólnie producent jak najbardziej prosi o podawanie wszelkich informacji, bo produkt jest rozwojowy. To nie jest tak, że coś wymyślili, zrobili i koniec tematu, się wszystko zamyka, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Proszą o sugestie, uwagi, więc to jest bardzo miłe i fajnie, że ten produkt będzie rozwojowy, jest rozwojowy. To oznacza dla niego dobrą przyszłość. Natomiast produkty typu Electronics, czyli Elnix na przykład, ten inwerter, wszystkie moje sugestie zgłoszone, no niestety odrzucili. Co więcej, chcieli mnie obciążyć kosztami jakimiś tam, na co się oczywiście nie zgodziłem. Także nie odesłali mi urządzenia. Elektronik z Warszawa, tak się skończyła nasza przygoda z Elektroniksem, ale ten jeden zamontowany, bo łącznie kupiłem 3, jeden zamontowany, niebawem będę kręcił film, jak jest z jego wydajnością tego inwertera, dlatego że wydajność jest na poziomie 70% zaledwie. 2 lata działalności tego inwertera pod tymi samymi panelami, które ja mam, no pokażą nam tutaj różnicę. Dobra, przerwę to, bo to nie ma sensu. Ostatni odczyt był 6 dni temu, no i to... No właśnie. Prawdopodobnie tu straciło łączność. To jest tylko przez ścianę, ale no niestety. A jak wyjdę znowu na zewnątrz, żeby być nie przez ścianę do licznika, to będę przez ścianę do Wi-Fi. O, coś pobiera się. Teraz wydaje mi się, że szybciej to działa. No,
Właśnie. I tak to powinno pójść. No widzicie, takie są jakieś tam niuansiki, problemy. No i to, że teraz ta strona tu się nie odświeżyła od razu, nie? Czyli że cały czas wisi, że ostatni odczyt jest 6 dni temu, co nieprawda, bo zrobiliśmy go przed chwilą. Tak samo nie wskoczyły kilowatogodziny nowe, ani nic, tylko trzeba teraz z tego wyjść i wejść. Natomiast tu chyba na dole te wartości się zmieniają, z tego co kojarzę. Nie zwróciłem teraz uwagi akurat. No nic, także oczekujcie podsumowania Elnixa, subskrybujcie kanał. A One Matter, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie. Będziemy dalej testować tego One Matera. Jak na razie jest to opcja, która jak dla mnie jest nie jest w pełni funkcjonalna, ale być może ktoś, kto nie potrzebuje takiej funkcjonalności jak ja, czyli ja potrzebuję całe zużycie domu, ile tego prądu zużywam i całą produkcję, którą produkuję, a nie samo to, co jest z licznika odczytywane, ale oczywiście to urządzenie robi dokładnie to, co ma robić, do czego zostało stworzone, czyli pokazuje, jakie będą mniej więcej koszty i można bardzo łatwo odczytywać. Z tego, co nam kojarzę, producent w tej chwili na to ma jakąś promocję, że płaci się tylko bodajże 99 zł i z abonamentem to już jest na 2 lata. Abonament jest jakoś roczny, niewielka kwota, coś pamiętam około 30 zł. Na ten moment nagrywam, nie sprawdzałem, więc nie jest to jakaś kolosalna kwota, natomiast fajnie pokazuje zużyte kilowatogodziny i koszt, który będzie po wybraniu danej taryfy, którą mamy i danego operatora, wszystko ładnie się pokaże. Dzięki serdeczne, subskrybujcie kanał ZeptoBox, komentujcie, zadawajcie pytania. Dzięki serdeczne, na razie.